Dzień dobry, ja nazywam się Tomasz Idziaszek i w tym filmie omówię zadanie agenci z drugiego etapu 29. Olimpiady Informatycznej. Tytułowi agenci chcą odwiedzić wszystkie miasta Bajtocji, ale muszą poruszać się dość dyskretnie, aby nie wzbudzać podejrzeń kontrwywiadu. Dlatego ustalili, że codziennie tylko jeden agent może przemieścić się z miasta, w którym przebywa, do jakiegoś sąsiedniego oraz żadne miasto nie może być odwiedzone przez więcej niż jednego agenta, ale agent, który będzie odwiedzał to miasto, może to zrobić wielokrotnie. Sieć dróg pomiędzy miastami Bajtocji jest spójna, ale zawiera o jedną drogę mniej niż liczba miast, wobec tego tworzy drzewo. Naszym zadaniem jest napisanie programu, który obliczy minimalną liczbę dni potrzebnych agentom do odwiedzenia wszystkich miast w tym drzewie. Jak zwykle na początku przeanalizujemy test przykładowy. W przykładowym drzewie mamy 6 wierzchołków reprezentujących miasta i 5 krawędzi reprezentujących odcinki dróg. Mamy 2 agentów znajdujących się w miastach o numerach 2 i 6 i te miasta uznajemy już za odwiedzone. Zobaczmy, jak może wyglądać przykładowy plan odwiedzin agentów. Zróbmy na początku dość oczywistą obserwację, że kolejność, w jakiej przeplatamy ruchy różnych agentów, nie ma znaczenia. Wobec tego możemy założyć, że najpierw swoje wszystkie ruchy wykonuje pierwszy agent, a potem swoje wszystkie ruchy wykonuje agent drugi. Pierwszy agent startujący z miasta 2 musi odwiedzić miasto 1, ponieważ drugi agent nie może do niego dojść bez wchodzenia do miasta numer 2, już odwiedzonego przez agenta numer 1. Musimy zatem wykonać ruch agenta numer 1 do miasta numer 1. Ten sam argument pokazuje, że miasto numer 3 również musi być odwiedzone przez agenta numer 1. W tym celu musi on wykonać 2 ruchy. Najpierw wrócić do miasta numer 2, a potem przejść do miasta numer 3. Gdybyśmy chcieli, żeby ten sam agent odwiedził miasta 4 i 5, potrzebowałby na to dodatkowych 3 ruchów. Zamiast tego, lepiej, żeby to miasto odwiedził agent drugi, będzie na to potrzebował tylko 2 ruchów. Sumarycznie dostajemy więc plan, dający zrealizować się w 5 dni. Zauważmy, że nie da się zrobić krótszego planu, dlatego że istniały 4 nieodwiedzone miasta, a poza tym dodatkowego dnia dla agenta pierwszego, żeby wrócił do miasta numer 2, pomiędzy odwiedzinami miast 1 i 3. Zarówno liczba agentów, jak i liczba miast jest ograniczona przez 500 000. Na początek zajmiemy się jednak podzadaniem, w którym co prawda drzewo może być maksymalnego rozmiaru, ale mamy tylko jednego agenta. Standardowo ukorzeńmy nasze drzewo i zróbmy to w wierzchołku, w którym jest ten jedyny agent. Załóżmy na chwilę, że agent musi odwiedzić wszystkie miasta i wrócić do korzenia drzewa. Jednym ze sposobów na zrobienie tego jest obejście drzewa ścieżką Eulera. W ten sposób agent przejdzie 2 razy każdą z n-1 krawędzi, raz w dół drzewa, a raz w górę drzewa. Zatem przejście będzie wymagało 2 razy n-1 dni. Zauważmy, że rzeczywiście jest to minimalna liczba dni, ponieważ do każdego poddrzewa musimy wejść krawędzią, aby odwiedzić zawarte w nim wierzchołki, a potem z niego wyjść, aby odwiedzić resztę drzewa lub powrócić do korzenia. Jednak w naszym zadaniu agent nie musi wracać do korzenia i może zakończyć swój spacer od razu po odwiedzeniu ostatniego miasta. Tak więc moglibyśmy na przykład skrócić naszą ścieżkę o 1. Ale jeśli lepiej wybierzemy kolejność odwiedzanych wierzchołków, możemy ją skrócić jeszcze bardziej. Tym razem będzie ona krótsza aż o 4 dni, dlatego że zakończyliśmy ją w wierzchołku, który jest odległy od korzenia, o 4 krawędzie. Widać zatem, że opłaca nam się skończyć w mieście, które jest położone jak najdalej od korzenia i jeżeli jego odległość od korzenia będzie równa L, to wtedy będziemy potrzebowali 2 razy n-1 minus L dni. Wystarczy nam będzie zatem znaleźć najgłębszego liścia w ukorzenionym drzewie, albo inaczej głębokość tego drzewa. To możemy zrobić w czasie liniowym za pomocą jednego przejścia DFS po naszym drzewie, w którym będziemy pamiętać głębokość aktualnie odwiedzanego wierzchołka. Możemy też na to spojrzeć jak na bardzo proste programowanie dynamiczne na drzewie, w którym zaczynając od liści, idąc w górę korzenia, obliczamy głębokości kolejnych poddrzew jako 1 plus maksimum z głębokości pod drzew zaczepionych w dzieciach. To był przypadek dla jednego agenta. Rozważmy teraz przypadek z następnego podzadania, w którym mamy dokładnie 2 agentów.
Narysujmy sobie przykładowe drzewo z dwoma agentami i przykładowe trasy, którymi mogą się poruszać, aby odwiedzić wszystkie miasta. Zauważmy, że jedna krawędź na ścieżce pomiędzy wierzchołkami, z których startują agenci, nie będzie odwiedzona przez żadnego z nich. Jest tak dlatego, że część miast na tej ścieżce będzie odwiedzonych przez jednego agenta, a część miast przez drugiego. I krawędź łącząca miasta odwiedzone przez różnych agentów nie będzie mogła być odwiedzona, ponieważ jeżeli agent odwiedza krawędź, to odwiedza też oba miasta, które ona łączy. Jeżeli zatem usuniemy tę krawędź z drzewa, to rozpadnie nam się ona na dwie spójne składowe. Każda z nich będzie drzewem z jednym agentem, wobec tego optymalnie będzie w każdej z nich zastosować algorytm dla przypadku k równe 1. Tak więc w każdej składowej znajdujemy wierzchołek najdalej położony od agenta, tak więc odpowiedzią będzie 2 razy n mniej 2, ponieważ usunęliśmy jedną krawędź z drzewa, minus odległości do najdalszych wierzchołków. Jednak wynik istotnie zależy od krawędzi, którą usuniemy. W naszym przykładzie zaoszczędzona suma L1 plus L2 wynosi 7, ale można wybrać inną krawędź do usunięcia i uzyskać wynik 8. Łatwo zatem podać rozwiązanie kwadratowe dla tego podzadania. Dla każdego wyboru krawędzi do usunięcia ze ścieżki pomiędzy agentami rozwiązujemy w czasie liniowym dwa przypadki z k równym 1. Można tę złożoność poprawić do liniowej, jeśli zrobi się programowanie dynamiczne, które dla ukorzenionego drzewa policzy nam głębokości wszystkich ukorzenionych poddrzew oraz kawałków drzew, które pozostają po usunięciu takich poddrzew. Poszczegóły odsyłam do omówienia zadania Modernizacja autostrady, opisanego w niebieskiej książeczce 22. Olimpiady Informatycznej. Jesteśmy już gotowi do analizy przypadku dowolnego K. Ponieważ każdy z K agentów musi odwiedzić spójny podgraf wierzchołków, dokładnie K mniej 1 krawędzi nie będzie odwiedzonych przez żadnego agenta i całe drzewo rozpadnie nam się na K spójnych składowych. Znowu w każdej składowej rozwiążemy przypadek dla K równego 1, a odpowiedź to będzie 2 razy n mniej k minus suma długości wszystkich ścieżek do najdalszych liści. Tak więc, aby zminimalizować wynik, należy znaleźć taki podział na spójne składowe, który zmaksymalizuje sumę odległości do najdalszych wierzchołków. Jak jednak wyznaczyć te optymalne spójne składowe? Nie możemy przecież przeglądać wszystkich podzbiorów krawędzi do usunięcia, będzie ich bowiem wykładniczo wiele. Spróbujmy jednak nieco inaczej spojrzeć na rozwiązanie, które mamy. Zapomnijmy o podziale na spójne składowe, ale zostawmy wygenerowane przez nie ścieżki do najdalszych wierzchołków. Mamy zatem w drzewie K ścieżek, każda z nich zaczyna się w wierzchołku zawierającym agenta oraz nie przecinają się one w żadnym wierzchołku. Ten konkretny zbiór ścieżek nie był zupełnie przypadkowy, ponieważ powstał on w wyniku zastosowania algorytmu na pewnym podziale na spójne składowe. Ale okazuje się, że jeżeli weźmiemy sobie dowolny inny zbiór rozłącznych ścieżek zaczynających się w wierzchołkach z agentami, to dla tego zbioru ścieżek będziemy mogli tak dobrać trasy agentów, żeby odwiedzały wszystkie wierzchołki oraz każda z nich zaczynała się w początku i kończyła w końcu pewnej ścieżki. Najłatwiej jest to zrobić, dzieląc najpierw drzewo na spójne składowe w ten sposób, żeby w każdej składowej znajdowała się dokładnie jedna ścieżka, a następnie w każdej składowej wyznaczyć trasę agenta tak, żeby kończyła się w końcu ścieżki. Tak więc skoro zależy nam na maksymalizacji sumy długości ścieżek powstałych z pewnego podziału na spójne składowe, a każdy zbiór rozłącznych ścieżek generuje nam pewien podział na spójne składowe, innymi słowy zatem nasze zadanie sprowadza się do znalezienia rozłącznego zbioru ścieżek zaczynających się w wierzchołkach z agentami o największej sumarycznej długości. Do znalezienia tego zbioru ścieżek użyjemy metody programowania dynamicznego na drzewie. Standardowo dla każdego wierzchołka V w drzewie będziemy obliczać pewne wartości na podstawie wartości obliczonych uprzednio w jego synach. Będziemy obliczać 3 różne wartości w zależności od tego, czy krawędź z wierzchołka V do jego ojca przynależy do jakiejś ścieżki. Mamy 3 możliwości, bo krawędź ta może albo należeć do ścieżki, której początek, czyli wierzchołek z agentem, znajduje się w poddrzewie V i ścieżka ta biegnie krawędzią w górę, albo należeć do ścieżki, której początek znajduje się poza poddrzewem,
i ścieżka biegnie krawędzią w dół, a jej koniec znajduje się w poddrzewie, albo w ogóle nie należeć do żadnej ścieżki. Dla każdej z tych trzech możliwości będziemy wyznaczać maksymalną sumaryczną długość ścieżek zawartych w poddrzewie V, przy czym dla ścieżki, która przechodzi przez krawędź do ojca V, będziemy liczyli tylko jej część znajdującą się w poddrzewie. Wartości te oznaczymy przez dp w górę od V, dp w dół od V i po prostu dp od V. Wzory będą zależały od tego, czy w wierzchołku V jest agent, czy też nie. Załóżmy na początku, że w wierzchołku V znajduje się agent. Jeśli krawędzią do ojca ma przechodzić jakaś ścieżka, to musi ona zaczynać się w wierzchołku V i iść w górę. Wobec tego krawędzie prowadzące do synów V nie mogą należeć do żadnej ścieżki, więc w każdym poddrzewie UI ścieżki możemy wybrać niezależnie. Ich maksymalna długość w takim poddrzewie to będzie dp od UI. Tak więc dp w górę od wierzchołka V to będzie po prostu suma dp po wszystkich dziedziach. Natomiast niemożliwe jest, żeby ścieżka po krawędzi do ojca biegła w dół. Wobec tego przyjmiemy, że dp w dół od V jest równe minus nieskończoność. Przypadek, gdy krawędzią do ojca nie biegnie żadna ścieżka, jest trochę bardziej skomplikowany. Pierwsza możliwość jest taka, że agent z wierzchołka V nie odwiedza żadnych dodatkowych miast. Wobec tego ścieżka zaczynająca się w tym wierzchołku ma długość 0 i również żadna krawędź do syna wierzchołka V nie zawiera ścieżki. Tak więc znowu sumujemy po prostu dp po wszystkich dzieciach. Druga możliwość jest taka, że ścieżka zaczynająca się w V idzie do któregoś z poddrzew. Wtedy do sumy dp po wszystkich pozostałych dzieciach musimy dodać dp w dół po wybranym dziecku plus 1 za krawędź z V do tego dziecka. Musimy tutaj zrobić maksimum po wszystkich wyborach dzieci, a następnie od sumy dp po wszystkich dzieciach odjąć dp z wybranego dziecka i zamiast tego dodać 1 plus dp w dół w tym dziecku. Rozważmy teraz sytuację, kiedy w wierzchołku V nie ma agenta. Jeśli krawędzią do ojca V ma podążać ścieżka w górę, a nie może ona zaczynać się w V, ponieważ nie ma tam agenta, to znaczy, że musi zaczynać się w jakimś poddrzewie syna V, potem wychodzić z tego poddrzewa krawędzią do V, a następnie iść w górę krawędzią do ojca V. Tak więc we wzorze musimy zrobić maksimum po wszystkich dzieciach i w wybranym dziecku zamiast dp do sumy wziąć 1 plus dp w górę. Jeśli krawędzią do ojca ma przechodzić ścieżka w dół, czyli zaczynająca się gdzieś poza pod drzewem V, to mamy dwa przypadki. Może ona kończyć się w wierzchołku V i wtedy dp w dół od V to jest po prostu suma dp po wszystkich dzieciach, albo kończyć się w jakimś poddrzewie zaczepionym w dziecku, no i wtedy dla tego dziecka do sumy musimy wziąć 1 plus dp w dół. W końcu pozostaje przypadek, kiedy krawędzią do ojca nie przechodzi żadna ścieżka. Teraz mamy trzy przypadki. Albo do wierzchołka V nie dochodzi żadna ścieżka i bierzemy po prostu sumę dp po dzieciach, albo kończy się tam ścieżka idąca w górę z jakiegoś poddrzewa zaczepionego w dziecku i wtedy do sumy dla tego dziecka bierzemy 1 plus dp w górę, albo przez wierzchołek V przechodzi ścieżka zaczynająca się w poddrzewie dla pewnego dziecka, kończy się ona w poddrzewie dla jakiegoś innego dziecka. W tym przypadku musimy zrobić maksimum po wszystkich wyborach par różnych synów, odjąć od sumy d dp po tych dwóch synach, a następnie dodać dp w górę od jednego syna plus 2 za krawędzie, które wchodzą do wierzchołka V plus dp w dół dla drugiego syna. I to już wszystkie wzory w naszym programowaniu dynamicznym. Szukaną sumą najdłuższych ścieżek będzie oczywiście wartość dp w korzeniu drzewa. Jaka jest złożoność czasowa tego rozwiązania? Dla ustalonego wierzchołka V wszystkie pojedyncze sumy i maksima jesteśmy w stanie policzyć w złożoności liniowej od liczby synów. Problematyczne może być policzenie maksimum, w którym iterujemy się po dwóch indeksach. Żeby obliczyć ją efektywnie, możemy zrobić sobie dodatkowe wewnętrzne programowanie dynamiczne po synach. Dla ustalonego prefiksu synów będziemy pamiętać cztery wartości. Pierwsza to suma dp po tych synach. Druga to maksymalna suma, jeżeli dla jednego z synów wzięliśmy dp w górę. Trzecia to maksymalna suma, jeżeli dla jednego z synów wzięliśmy dp w dół.
A czwarta to maksymalna suma, jeżeli wzięliśmy już zarówno syna z dp w górę, jak i syna z dp w dół. Ostatecznie to programowanie dynamiczne będzie działać w czasie liniowym od liczby synów, wobec tego całe rozwiązanie będzie działać w czasie liniowym od liczby wierzchołków drzewa.